Ten film jest oparty na fikcyjnych wydarzeniach zawierających elementy prawdy. Powstał on wyłącznie w celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo obrazić. Dudu. W świecie polskiej polityki jeden człowiek stał się kluczową postacią. Odważny i zdeterminowany, nie boi się niczego. Nie strasz, nie strasz. Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Poznajcie prezydenta Andrzeja Dudę, znanego pod pseudonimem Dudu. Misja specjalna. W roli głównej Dudu. Prezydent Duda, zaniepokojony sytuacją na wschodniej granicy, leci na pilne spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Bohaterski Dudu prosi na kolanach Bidena, używając swojego mocnego angielskiego do pomocy w rozwiązaniu kryzysu. Niestety, mimo swojego mocnego zaangażowania, rozmowy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. W tym czasie jego współpracownik, premier rządu Mateusz Morawiecki, o pseudonimie Pinokio, jedzie do Brukseli na spotkanie z przywódcami Unii Europejskiej. Do mediów dociera informacja o braku porozumienia wśród przywódców. Jednak niezłomny premier wychodzi i wygłasza przemówienie o wielkim sukcesie i porozumieniu. Bardzo dużym sukcesem naszym. Przejęte przez władze media wygłaszają poparcie dla rządu, ogłaszając sukces. W międzyczasie sytuacja robi się niestabilna, a niepokój wzrasta. Na wschodniej granicy z Polską pojawia się ogromny szturm migrantów. Jest to kolejna prowokacja ziemniaczanego dyktatora o pseudonimie Baćka, Aleksander Łukaszenka, bo o nim mowa. Nieustraszony ojciec narodu, prawdziwy dyktator z krwi i kości, który myli frekwencje z wynikami wyborów. Przykład bierze od swojego bliskiego przyjaciela, Putina. PiS-owi potrzebna jest wojenka. Tak, wojenka. Nie mają większości w Sejmie i teraz szukają odpowiedniej sytuacji. Ja o kryzysie nic nie wiem. Te wszystkie filmiki są czystą propagandą. Już wiesz, po co im to? Ten Dudu zwariowany lata teraz i błaga o pomoc. To ja mu dam tą pomoc. Mamy trochę drewna i ziemniaków. Chcecie? Niespodziewanie jedna z osób biegnie w stronę migrantów. Wygląda on na uciekiniera. Okazuje się jednak, że jest to jeden z posłów opozycji. Franciszek Starczewski o pseudonimie Franek, który biegł z siatką nadziei w stronę migrantów. Po krótkim czasie zostaje jednak złapany. Widziałeś te filmiki, jak typ biegnie z siatką? To już nawet Polacy nie wytrzymują i chcą do nas. Chcą nam pomagać. Oni są wystraszeni tym zwariowanym Dudu. No zobacz. No ja tam byłem i widziałem. Ciebie chyba tam nie było, spałeś? Ale moi ludzie byli i widzieli. Wszystko widzieli. Zobacz, co PiS-u robi teraz. Mówi o jakimś kryzysie, a sam przyjął tyle uchodźców. I teraz robi wojenkę. W niespodziewanym momencie do prezydenta Dudy dzwoni Joe Biden, zapewniając, że Stany Zjednoczone są gotowe na pomoc finansową. Hello. Hello, President. Hello. Hello, how are you? Hello, Andrzej Duda speaking. Yeah. I know. I'm calling about this crisis. Thank you for your call. The situation is very difficult, as you probably know. Yes, I know. I'm calling. I have an offer of financial help because there is not the best with your economy. Pełen optymizmu Dudu informuje o tym w mediach, wierząc, że Polska otrzyma dodatkowe wsparcie w trudnych chwilach. Jednak sytuacja nabrała zupełnie innego obrotu. Strona USA zadzwoniła i zdementowała doniesienia o jakimkolwiek telefonie pomiędzy prezydentami. Okazało się, że to była zmyłka. Ktoś przeprowadził nieśmieszny dla Dudu żart. Czy ty wiesz coś o fałszywym telefonie? To sprawka twoich ludzi? Jakim telefonie? No do prezydenta Dudu. Tak słyszałem, ale my nie mamy z tym nic wspólnego. Dał się wkręcić przez jakiś śmieszków. Prezydent kraju po raz kolejny dał się nabrać. Czy ty to widzisz?
Jak to jest, że prezydent kraju z ponad 30-milionową populacją daje się tak nabrać? Poprosiliśmy jednego z ekspertów o imieniu Kwame Bosaku o komentarz. Niewątpliwie zdarzenie, w którym Dudu padł ofiarą żartu telefonicznego, jest interesującym przykładem zjawiska znaczonego jako prank lub practical joke. Pranki są powszechną formą humoru, w której osoba próbuje zaskoczyć lub wprowadzić inną osobę w błąd. Często poprzez stworzenie fałszywej sytuacji lub informacji. Dlaczego prezydent dał się nabrać? No, można by tu stwierdzić, że to polski system jest dziurawy, to nie pierwszy raz, kiedy dał się tak nabrać. Ale też sam prezydent wcale nie jest taki mocny, na jakiego wygląda. Dużo mówi, ale jak przychodzi co do czego, to poddaje się presji i podpisuje, co mu podrzucą. To powinno dać ludziom do myślenia. Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. Dotyczące choćby bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak? No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Nie, po prostu nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. Twardość prezydenta okazuje się beznadziejnym fiaskiem. Czy naprawdę posiada on jakąkolwiek władzę? Ja się cały czas czegoś uczę. Bez przerwy. W mrocznym labiryncie polskiego systemu prezydent staje się jedynie marionetką, kierowaną przez bezwzględnego dyktatora, Jarosława Kaczyńskiego. To on trzyma w swoich rękach wszelkie nici. Prezydent, jak chodzący cień, musi wykreować pozory, że jest ważną postacią. Ale prawda jest druzgocąca. To jedynie groteskowy teatr, w którym prezydent odgrywa rolę dobrze wychowanego wizerunku, podczas gdy wokół niego rozgrywa się bezwzględna gra o prawdziwą władzę. W polskim systemie prezydent nie posiada żadnych prawdziwych uprawnień. To jedynie puste gesty, symbole bez znaczenia. Może wetować ustawy, ale kto go słucha? Kto traktuje go poważnie? Nikt. Jego decyzje są szybko zepchnięte na boczny tor, a on sam staje się jedynie pionkiem w rękach bezlitosnego dyktatora. To on trzyma władzę. Tymczasem w Sejmie przechodzi ustawa o budowie muru. Ustawa przechodzi, Dudu podpisuje. Choć wielu popierało budowę muru, przydomek długopis nadal jest używany w odniesieniu do prezydenta Dudu. Wielu ludzi twierdzi, że jest on jedynie narzędziem w rękach dyktatora Jarosława Kaczyńskiego. Prawie każda ustawa obozu władzy jest podpisywana przez niego, co pokazuje, że ma on niewielką autonomię i pełni rolę pionka na szachownicy polityki. To właśnie Jarosław Kaczyński jest główną postacią, nie Dudu. Niesamowita postać, która powoli przejmuje cały kraj. Nawet jego własni ludzie obawiają się dyktatora. Ochrona bezlitosna, w tysiącach, broniąca jego posesji. Przeżywaj filmowe emocje na całkowicie innym poziomie. Jeśli chcesz wesprzeć kanał twórcy i umożliwić mu powstawanie kolejnych niezapomnianych filmów, wejdź na memowy.pl. Już teraz możesz wykupić wspieranie kanału.